Nowy nabytek do superkomputera na Linuxie jest to, a zresztą co ja mam mówić, jak sami widzicie. Sporawy, waży 2 kilo. Powiem szczerze, nawet trudno go chwycić. A tu mamy wyjaśnienie Silent Wings. I tu mamy, jak wyglądają poszczególne wtyczki, długość odpowiednia. Mamy tutaj cztery wtyczki PCI Express. Wszystko zresztą jest napisane, co wam muszę mówić. Niezły nawet stan napięć. Więc będzie zarąbiście. I tak się prezentuje. Cena 580 zł. Teraz ktoś się spyta, no jak tam ten twój, miałeś płytę główną kupić, pamięci i tak dalej. Powiem wam szczerze, odwołałem to, co mówiłem, że kupię. Kupiłem nowiuśką płytę z niemieckiego sklepu komputerowego z Darmstadt. Gigabyte Z490 Gaming X, tak, z powrotem tą samą płytę, ale tym razem kupiłem też nowy zasilacz. Więc teraz już będzie wszystko dobrze chodziło. Tamta płyta niestety uległa uszkodzeniu z powodu korozji, a błąd zegara w BIOSie się szybko wyjaśnił. Z kolegą doszliśmy do pewnych ustaleń, że Linux ma jakiś defekt, ten najnowszy 20.3, i on powoduje, że właśnie w BIOSie zegar przestawia się o godzinę do tyłu. Mam nadzieję, że jak to się mówi, użytkownicy Linuxa po prostu rozwiążą ten problem w bieżącym czasie. Dzięki, na razie, trzymajcie się.